Karolina z vloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was wcześniej obiecany film, czyli haul zakupowy. Jak wiecie, ja zazwyczaj robię zakupy w Lidlu. Nie dość, że mam go blisko, to jeszcze po prostu znajduje się tam wszystko, czego dusza zapragnie. Wszystkie produkty must have, które po prostu sprawiają mi przyjemność, których potrzebuję i bez których nie mogę żyć. I chciałam Wam dzisiaj pokazać, jakie produkty praktycznie zawsze można znaleźć w mojej kuchni i w mojej lodówce. I jeśli tych produktów nie ma, to znaczy, że coś się dzieje, bo to są takie moje naprawdę must have. Pierwotne założenie tego haulu zakupowego było takie, że pójdę do Lidla z kamerą, ale jednak jakiś czas temu przydarzył mi się pewien wypadek, więc mam tutaj towarzysza życia, który znacznie utrudnił mi ten cały proces, ale wydaje mi się, że w moim zaciszu domowym, w mojej małej strefie zen również będziemy bawić się wyśmienicie, tak więc pokażę Wam już tutaj rozłożone wszystkie produkty, te, które zakupiłam w Lidlu. Mam nadzieję, że ten film okaże się przydatny dla osób, które do końca nie wiedzą, jak wygląda w praktyce dieta roślinna, ponieważ jak wiecie, jestem weganką, więc tak, zapraszam Was obok na moją kanapę, gdzie pokażę Wam, jakie są moje ulubione produkty i to, co kupuję w taki normalny dzień. Więc witam w haulu zakupowym, witam na mojej kanapie. Przed sobą mam moje przecudne zakupy. Tutaj są warzywa i przeróżne dodatki, tofu, jogurty, mleko i takie tam sprawy. Zaraz wszystko Wam pokażę. Więc zacznijmy może od warzyw. Zawsze w mojej lodówce znajdują się jakieś zielone liście. Mam tu na myśli najczęściej szpinak, rukolę lub jarmuż. To są moje takie top 3 zieleniny, można tak to nazwać. Więc ja tutaj mam obecnie szpinak. Szpinak świeży do koktajli, do obiadu, do sałatki, praktycznie do wszystkiego. Z takich zielonych mam również sałatę. Sałatę lodową, którą bardzo często kupuję. Lubię również sałatę rzymską. Jeśli chodzi właśnie o szpinak, jarmuż, rukolę, zielone liście i sałaty, należy zwrócić uwagę na to, by to były świeże produkty. Jeśli chodzi o Lidla, to ja nigdy jakoś nie byłam zawiedziona, jeśli chodzi o ich jakość i świeżość. Dobra, idziemy dalej. Awokado. Awokado po prostu awokado. Awokado musi być i praktycznie jeśli nie ma w moim domu awokado, to wtedy jestem bardzo nieszczęśliwa. Ja zazwyczaj kupuję to awokado Hass, ponieważ jest ono tak dojrzałe, jest ono naprawdę gotowe do jedzenia i często, gdy kupowałam takie zwykłe awokado w jakichś sklepach, to byłam bardzo zawiedziona i czekałam bardzo długo, żeby dojrzało, ale jeśli chodzi o awokado Hass, to nigdy nie miałam jakoś tego problemu, więc awokado Hass z Lidla ja z pewnością polecam. Mam tutaj olej kokosowy bio, tłoczony na zimno, który uwielbiam i jest to naprawdę mój numer 1. Olej nerafinowany idealnie się nadaje do różnych sałatek, dressingów, ciast na zimno i tego typu spraw. Więc ja ten olej kokosowy z Lidla naprawdę uwielbiam. Ma taki lekki aromat kokosa wyczuwalny, ponieważ jest to właśnie produkt na zimno, nerafinowany i bardzo Wam polecam. Następną rzeczą są pieczarki. Pieczarki kocham i ubóstwiam. Pieczarki, co może Was zdziwić lub nie, lubię jeść na surowo. Zazwyczaj maczam je w humusie i po prostu jem jako taką przekąskę i naprawdę, no nie wiem, czy ktokolwiek z Was tak robi, ale ja tak robię. I pieczarki z Lidla naprawdę są super świeże, chrupiące, soczyste, że ja nie wyobrażam sobie, by nie jeść ich sobie tak o. Czasem zdarza mi się je również upiec lub dorzucić jakoś do obiadu, podsmażyć coś, ale jednak w głównej mierze jem je na surowo. Są one tak dobre. Następne to są banany, banany bio. Uwielbiam banany, no codziennie jem na pewno jednego banana albo do śniadania, jakiegoś koktajlu, albo do właśnie smoothie, do owsianki, do przeróżnych ciast. Czasem lubię sobie zapiec banana z czekoladą gorzką. Jest pycha. Nie muszę tutaj tłumaczyć, dlaczego wybieram banany. Można też robić lody bananowe. Ogólnie wszystko można robić z bananów. Zawsze, ale to zawsze znajduje się w mojej lodówce cukinia. Cukinia to jest również takie warzywo uniwersalne dla mnie i praktycznie dorzucam je wszędzie. Zdarza mi się jeść cukinię na surowo, dlatego kupuję bio, ponieważ wtedy mam pewność, że nie są to warzywa pryskane, nie zawierają żadnych pestycydów, szkodliwych substancji i tego wszystkiego. I polecam Wam również, jeśli jecie właśnie warzywa lub owoce wraz ze skórką i ich nie obieracie, zwróćcie uwagę na to, by były to produkty bio, ponieważ nie robi to bardzo dużej różnicy, jeśli chodzi o cenę, a naprawdę może dość mocno przyczynić się, jeśli chodzi o zdrowotność takiego dania z użyciem tych produktów. Więc następną rzeczą jest cebula, której nie muszę zbyt dużo tłumaczyć, dlaczego cebula. Cebula nadaje fantastyczny aromat wszystkiemu, co przygotowujemy. I praktycznie jest taką kwintesencją, cebula musi być. Tutaj mam jeszcze owocki przeróżne. Jeśli chodzi o owoce, to nie mam czegoś takiego, że zawsze znajdują się jakieś konkretne. No dobra, zazwyczaj znajdują się u mnie jabłka, ale mam też również morele, śliwki, brzoskwinie i cytryny. Bieram te sezonowe, po prostu patrzę, co obecnie jest i kupuję to, na co mam ochotę. No ale jeśli chodzi o warzywa, to tak jak Wam tutaj pokazałam, to są praktycznie te pozycje, które zawsze znajdziecie w markecie, praktycznie bez względu na porę roku, czyli zielone, szpinak, sałaty, banany, pieczarki i cukinie, no i oczywiście awokado. Dlatego ja te produkty zawsze mam w mojej kuchni, zależnie od pory roku. Więc to jest ta część owocowo-warzywna, którą zawsze wybieram i to są rzeczy, które wrzucam do mojego koszyka w Lidlu, no praktycznie normalnie w tygodniu. Jeśli chodzi o inne produkty, to oczywiście kupuję jogurty wegańskie, które są jogurty kokosowe, uwielbiam te jogurty, i jogurty sojowe, mleko kokosowe do przeróżnych słodyczy, do dań, zarówno na pikantnie, ale również na słodko. Koniecznie zawsze zakupuję pestki. Są to pestki dyni, bardzo często, oraz pestki słonecznika. No muszą one być w mojej kuchni, ponieważ jest to główny składnik moich past na kanapki. Również orzechy. Orzechy w Lidlu są fenomenalne. Są to orzechy niesolone, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, ponieważ ja nie jestem jakąś zwolenniczką dosypywania dużych ilości soli i staram się po prostu używać tylko tyle, żeby to smakowało, ale jej nie nadużywać. Jednak głównie używam bardzo dużo przypraw, więc ta sól jest troszeczkę zbędna u mnie. Ale w Lidlu przeważnie te wszystkie orzechy są niesolone, co jest niewątpliwie ogromnym atutem. Mleko, w tym wypadku sojowe, w Lidlu jest również jedno z moich ulubionych mlek roślinnych, którego akurat obecnie tutaj nie mam, ale jest to mleko ryżowo-kokosowe, właśnie tej firmy Joja, tak jak tutaj ten jogurt sojowy. Bardzo, bardzo Wam polecam. To jest właśnie ten napój sojowy, który tutaj mam, naturalny i również jest bardzo smaczny, jest podstawą w mojej kuchni. Musi być również tofu. Tofu to jest akurat naturalne, jest jeszcze w Lidlu z bazylią i wędzone, wszystkie kocham tak samo. W Lidlu zawsze znajdę tofu, więc no mam po co wracać. Oczywiście musi być również masło orzechowe, bo masło orzechowe to życie, wszyscy to o tym dobrze wiemy. Nie używam cukru w mojej kuchni, czasem zdarza mi się, ale przeważnie staram się używać jakiegoś zamiennika i ja bardzo mocno wierzę w ksylitol. Nie używam stevii ani specjalnie żadnych innych słodzików. Musi być hummus, ponieważ hummus taki gotowy, akurat ja zazwyczaj wybieram ten bio, hummus z Lidla. On ratuje mi życie, gdy nie mam czasu przyrządzić własnego hummusu. Staram się jak najczęściej zrobić własny, ale wiadomo, że nie zawsze mam na to czas. Jeśli chodzi o jakieś kasze, makarony, tego typu produkty, moją ulubioną rzeczą jest komosa ryżowa. I ja tutaj mam komosę ryżową białą i komosę ryżową tricolore, czyli trzykolorową. Jest to połączenie czerwonej, czarnej i białej komosy ryżowej. Komosa ryżowa jest fenomenalna i to jest właśnie komosa ryżowa bio. Bardzo, bardzo ją lubię. Dobra, mam tu jeszcze syrop klonowy, który często dodaję na pancake'i i do różnych ciast, do lodów wegańskich, gdy robię. No, syrop klonowy to jest mój ulubiony syrop. Lubię również syrop z agawy, ale ten biosyrop klonowy według mnie jest najsmaczniejszy i bardzo uniwersalny, pasuje praktycznie do wszystkiego. Ja nie używam w mojej kuchni miodu, więc to jest taki mój zamiennik. Czego jeszcze nie pokazałam? Nie pokazałam jeszcze, pieczywo krótkie, kukurydziano-jaglane. Są różne wersje w Lidlu, ale według mnie to kukurydziano-jaglane po prostu jest najlepsze, przynajmniej mi smakuje najbardziej, w połączeniu z humusem, palce lizać. Więc to są produkty, które zawsze mam w kuchni. Naprawdę, jeśli ich brakuje, to kończy się świat, na serio. Więc właśnie tak, czasem są jakieś zmiany, jeśli chodzi o warzywa i owoce, ale jeśli jest to tylko możliwe i jeśli mam taką możliwość, to staram się wybierać produkty bio. Musi być zielenina, muszą być owoce, jakiś wegański nabiał, czyli mleko, jogurt, orzechy, pestki, nasiona, jakiś taki powiedzmy substytut chleba, żeby coś na szybko zjeść, do jakiejś pasty albo jako przekąskę, czyli jakieś pieczywo chrupkie, humus, który mi uratuje życie, jeśli nie mam własnego, syrop klonowy i masło orzechowe, ponieważ to są produkty, których używam maniakalnie. No i moja ulubiona kołasa ryżowa. Więc dajcie mi znać w komentarzu, jakie są wasze ulubione produkty. Mam nadzieję, że ten taki haul zakupowy był dla was przydatny. Obiecuję wam, że jeszcze będzie jakiś, że tak powiem, vlog z Rąsi w Lidlu, aczkolwiek no teraz nie byłam do końca w stanie tego zrobić i tak ludzie oglądają się za mną, gdy widzą moją rękę. A gdybym jeszcze trzymała kamerę przed moją twarzą, to w ogóle wyglądałabym przekomicznie, a poza tym nie miałabym do końca jak robić zakupów, więc było to fizycznie totalnie niemożliwe. Więc musicie jak na razie po prostu zaakceptować taką wersję. Dobra, więc to wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał wam się ten film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, jeśli chcecie więcej filmów, właśnie w których będę pokazywała ciekawe przepisy i ogólnie będę mówiła o kuchni roślinnej i pokazywała, jak wyglądają moje zakupy. Widzimy się następnym razem w następnym filmie. Pewnie w związku z tym, że mam kontuzję ręki, będzie trochę więcej takich filmów w stylu foodbooki, co jem w ciągu dnia, tego typu sprawy, ponieważ nagrywanie tak w całości przepisów sprawia mi pewne trudności, nie powiem, że nie. Ale zobaczymy, jak to będzie. Do zobaczenia niebawem, trzymajcie się ciepło, pa pa, buzi!